Jesteśmy w środku lasu, w gminie Dąbrówka, miejscu, gdzie miałoby powstać składowisko i jesteśmy z grupą mieszkańców, obrońców tego terenu i osób, które się nie zgadzają z tym, co może być. Tak, dokładnie. Potwierdzam. Dzisiaj jest specjalnie zwołana konferencja z posłami PSL-u. Tak. Chodzi o omówienie problemu? Chodzi o omówienie problemu, chodzi o nagłośnienie problemu, chodzi o wsparcie. Ze względu na to, że my się absolutnie nie zgadzamy w stosunku do tego, że wycięto nam las, środek lasu tak naprawdę. I patrząc na działalność firmy, która jest właścicielem gruntów, spodziewamy się, że będzie tutaj takie samo składowisko jak w Dębożycach pod Poznaniem, jak pod Inowrocławiem. I protestujemy. Protestujemy, póki możemy protestować. Póki ktoś nie przyjdzie i nam nie zwiezie tak naprawdę 5 metrów hałd odpadów. Dobrze, szukamy wsparcia. Wsparcia do jakich działań? Wsparcia do tak naprawdę działań związanych z niepozwoleniem firmie, żeby nagromadziła tutaj odpady. Z weryfikacją firmy, czy te odpady, które są gromadzone w innych miejscowościach, są gromadzone legalnie. Z weryfikacją tego, czy w okresie lęgowym można wycinać las. Z weryfikacją tego, czy ktoś nie dopełnił obowiązków, nie przekwalifikowując gruntów z rolnych na leśne. Mieliśmy tutaj drzewa 30-letnie. Szukamy wsparcia we wszystkich możliwościach tak naprawdę i prosimy absolutnie wszystkich, niezależnie od ugrupowania, żeby pomogli nam walczyć z tym problemem, który może nas tutaj za chwilę dotknąć, tak samo jak innych mieszkańców w Polsce. Czego Państwo oczekujecie po dzisiejszym spotkaniu z przedstawicielami PSL-u? Mówimy o pośle Bartoszewskim i o posłance Żelazowskiej. Oczekujemy dwóch rzeczy. Po pierwsze, znaczy w zasadzie trzech rzeczy. Po pierwsze, zajęcia stanowiska w naszej sprawie. Po drugie, oczekujemy kontroli poselskiej w naszej gminie, w starostwie. Już była. Była jedna. Poseł Piotr Uściński. Tak, zgadza się. No niemniej jednak chcielibyśmy, żeby każdy, a szczególnie te, że tak powiem, osoby, które posiadają wiedzę merytoryczną na ten temat, przeprowadziły taką kontrolę, tak? I również sprawdziły. I sprawdziły nie tylko i wyłącznie gminy, ale sprawdziły również starostwo, dlatego że należy pamiętać, że za wszelkie pozwolenia, jeżeli chodzi o wycinkę i kary, odpowiada starostwo. Jeżeli by pan na własnym terenie wystąpił, chciał wyciąć, to musi się pan zgłosić do starostwa o pozwolenia. Więc to starostwo, niezależnie od tego, czy to jest las, czy nie, czy to jest las prywatny, tak, czy to jest las państwowy, to starostwo tak naprawdę jest tym organem, które powinno tutaj zajmować stanowisko. To jest jakby jedna rzecz. Drugą rzecz, trzecią rzecz, przepraszam, którą byśmy chcieli uzyskać dzisiaj, to chcielibyśmy uzyskać kontekst ogólnopolski, związany z zakazem i weryfikacjami i kontrolami wzmożonymi tego, co robią przedsiębiorstwa wywożące odpady. Wiemy, że problem jest ogólnopolski, tak jak powiedziałam, tutaj przynajmniej 3 miejscowości, a z tego, co podaje spółka MPWiK, to jest kilka województw, do których wywożono te odpady. Wiemy, że on nie powinno się nimi użyźniać pola. Prawdopodobnie one są, jakby deklaruje inwestor, że je przerabia na produkty, tak? Takie jak nawozy. Ze zdjęć, które mamy dostarczone, nie wygląda, jakby tam w ogóle jakakolwiek produkcja się odbywała, więc w związku z powyższym poprosilibyśmy o kontrolę, po prostu. Spotkanie z ogromem emocji, rozgoryczenia i takiego poczucia niesprawiedliwości. Jak to się stało, że wójt z PiS-u, który nikogo tutaj nie wpuszczał, nagle wpuścił człowieka, który wykarczował bodajże 5 hektarów lasu. Ma jeszcze 24 hektary, więc pytanie, czy nie wykarczuje dalej. Czy dzisiaj wójt jest w stanie zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo? On mówi, że tak, ale za ich plecami jest wykarczowany las. Więc tutaj jesteśmy trochę w oparach absurdu. Nie wiadomo, co się tutaj będzie budowało. Czy to będzie faktycznie jakieś śmieciowisko. No, wszystko jest możliwe, a zapewnienia pana burmistrza, czy pana wójta w ogóle mnie nie przekonują. Więcej optymizmu czy pesymizmu? Przede wszystkim organy państwa powinny działać w taki sposób, żeby były skuteczne. Wszystkie organy państwa powinny się zajmować tym, czym powinny. Prokurator nie ściganiem kobiet, a właśnie takimi nielegalną wycinką drzew. Tutaj zostało wywiezionych ciężarówkami 5 hektarów lasu. Pan wójt mówi o tym, że ktoś ukradł to drzewo. Właściciel ziemi mówi, że ktoś mu ukradł to drzewo.
no co, ciężarówkami 5 hektarów lasu wywieźli na ciężarówkach, że to jest jakiś absurd. No i tak słyszymy, widzimy to i aż ciężko uwierzyć, że można, odpowiedzialny człowiek może takie słowa wypowiadać. Będzie się pani przyglądała sprawie? Nie tylko przyglądała, ale będę działała. Już podejmiemy wraz z panem posłem interwencję w starostwie. Zapytamy, dlaczego policja, choć interweniowała, nie doszło to do żadnego skutku. Skoro była, to dlaczego nie zatrzymała ciężarówek, które były kradzione? Co jeżeli przyłapie się złodzieja na gorącym uczynku, będzie kradł, nie wiem, pierścionki ze sklepu jubilerskiego, to co, policja powie, no ukradli? No, jestem bardzo, bardzo jestem pozytywnie zaskoczony jednak odzewem. Jest to bardzo duża grupa, tutaj sporo osób przyszło. Ludzie są świadomi tego, co tu się dzieje, są świadomi tego, co się powinno tutaj dziać i chcą walczyć o swoje prawa i chcą walczyć o zachowanie tego terenu, który jest terenem rolno-leśnym, w dużej lasy tutaj akurat. Jako terenu przyrodniczego jest to teren również dla letniskowy. No przecież jesteśmy przy Bugu, tutaj ludzie mają domki, nie wszyscy tu mieszkają na stałe, ale przyjeżdżają w lecie. I zachowanie tego terenu w takim stanie, jakim jest rzeczą podstawową. No a tu jest w tej chwili rzeczywiście pobojowisko. No, księżycowy krajobraz tutaj się zrobił. I bardzo dobrze, że mieszkańcy przyszli, bardzo zadawali dużo pytań, byli bardzo aktywni i jak gdybyśmy nie skończyli, to by dalej jeszcze rozmawiali przez godzinę, więc to bardzo, bardzo pozytywne wrażenia. Dobrze, na zakończenie spotkania padła obietnica, zapewnienie tego, że wraz z posłanką Kingą Gajewską udacie się państwo na kontrolę poselską do starostwa. Co państwo chcecie tam kontrolować? Z posłanką Bożeną Żelazowską akurat, bo to jest moja koleżanka z klubu. No chcemy patrzeć, jakich pozwoleń udzielało starostwo inwestorowi, który tutaj wyciął tę ziemię. Co starostwo wiedziało na temat tej działalności, bo pozwolenie na wycinkę drzew musi dawać starosta. Więc to nie, więc zwłaszcza, no to i zależnie, no tutaj inwestor twierdził, że on wyciął tylko samosiejki, które miały 20 lat. 20-letnie drzewa to już jest, musi mieć pozwolenie na wycinanie. Tam z tym pozwoleniem jest trochę inaczej, dlatego, bo to jest działka rolna. Tak, ale jest częściowo rolna, ale on wyciął również z terenów, które były leśne. A to już jest zupełnie, bez pozwolenia nie wolno nic ruszyć. Mam plany tej działki z zaznaczeniem, która część jest rolna, która część jest leśna i tam, a wycięto właśnie w obu częściach. I to trzeba sprawdzić, czy starosta na to dał zgodę. Tu jeszcze w trakcie dyskusji padło jakby podejrzenia, domniemania tego, że już mieszane są tutaj odpady. Czy ma pan jakąkolwiek wiedzę na ten temat? Nie mam wiedzy na ten temat. Tutaj nie widać jeszcze niczego, ale to faktem jest, że takie praktyki są stosowane, że miesza się odpady z naturalnym gruntem i potem mówi, że to jest zmieszane, w związku z tym nie potrzebuje zezwoleń i tak dalej. To są takie, ale ja nie chciałem mówić o tym, jak można obchodzić przepisy, żeby nie sugerować nikomu, co ma robić. Więc... A on nie tak obszedł. No podejrzewam, że nagiął przepisy, a częściowo obszedł i to on pewne rzeczy prawdopodobnie zostały zrobione nielegalnie, częściowo, inne półlegalnie, a inne częściowo nielegalnie. O ten dokument, czy pan dał, pozwolił pan na wywóz ciężarówek 8, to nie wiem, czy pan wie, ale oni się posługiwali pana osobą, jako osoby, która zezwoliła na tak. I co pan zrobi? Właśnie chciałbym, dziękuję za to pytanie, chciałbym zdemontować te nieprawdziwe informacje, gdzie się pojawiają w przestrzeni publicznej. Ja nie wydałem żadnej decyzji, żadnej zgody, powtarzam, żadnej decyzji i żadnej zgody, aby ktokolwiek miał tutaj prawo wjeżdżać powyżej 8 ton po drogach gminnych. Wiem, że pojawiają się takie informacje, że oni posługiwali się jakimś podpisem, ale podejrzewam, że to po prostu był podpis z innej inwestycji zupełnie, gdzie te firmy, które wywoziły te drzewa, po prostu operowały gdzieś też przy innej inwestycji. Ja wtedy mogłem taką decyzję, ale to na pewno nie tu, nie w tym czasie. Ostatnie takie coś podpisywałem z rok temu, czyli chciałbym w całości zdemontować tą plotkę, no bo to tak trzeba nazwać, że ja wydałem jakiekolwiek decyzje i pozwolenia dotyczące wjazdu tych ciężarówek tutaj na ten teren. Państwo mogą się wczuć bezpiecznie w kontekście ewentualnej próby tutaj formalnej czy też praktycznej, podjęcia próby budowania takiej instalacji. Otóż
dopóki mam wpływ, dopóty tutaj nie powstanie żadna instalacja odpadowa i chciałbym to zaznaczyć. Tak jak powiedziałem wcześniej, oprócz planu zagospodarowania przestrzennego mamy również narzędzie, takie jak decyzja środowiskowa i tutaj to jest kompetencja wójta. Ja nigdy bym nie pozwolił na to, aby taką decyzję wydać. Poza tym też tutaj na tym obszarze może działać marszałek województwa mazowieckiego, który wydaje pozwolenie zintegrowane właśnie na tego typu instalacje, ale też tutaj myślę, że i starosta będzie nieobojętny, ponieważ przecież do starostwa należy wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Tak naprawdę nawiązując... Adama Mulika jeszcze. Proszę Państwa, chciałbym zdementować jakiekolwiek informacje, że ja się spotykam z panem Adamem Mulikiem, aczkolwiek muszę Państwu się przyznać, że na nasze zaproszenie wczoraj przybył do urzędu. Chciałem się go właśnie zapytać o przyszłość tych terenów. Oczywiście pan ma prawo mówić co chce, natomiast no, ja na tym etapie jeszcze nie daję wiary zapewnieniom planom dotyczącym tego terenu. Czyli pan Adam Mulik powiedział, że faktycznie tutaj planuje śmieciowisko? Nie, absolutnie takiego czegoś nie powiedział, zdemontował to w 100%. Ja zaprosiłem tego pana 4 września na Komisję Rozwoju o godzinie 15. Jeżeli Państwo macie ochotę, to również zapraszam na tą komisję. Komisja będzie online i tam radni, zarówno i ja, będziemy zadawać pytania dotyczące przyszłości. Tak jak powiedziałem, będzie to online, będzie to do wglądu, ale zapraszam Państwa również do urzędu. Dziękuję. Rozliczymy!